Ja zdecydowanie dominował w tym meczu, ale tak przy odrobinie szczęścia mogliście wywieźć stąd znacznie lepszy wynik. No tak, widać było, kto grał dzisiaj lepiej z piłką, bo graliśmy bez piłki oczywiście cały mecz praktycznie, szczególnie w drugiej połowie, w ostatnich 30 minutach. No i no, mieliśmy też szczęście, że oni taki prezent nam zrobili na 3-2. No dlatego jesteśmy w grze za tydzień. Myślę, jakie szanse jeszcze mamy, ale było widać, która drużyna była zdecydowanie lepsza dzisiaj. Bardzo dużo się nabiegaliście przez to, że to nie wy posiadaliście piłkę. No tak. I myślisz, że to był taki największy wysiłek fizyczny dla waszej drużyny w ciągu ostatnich miesięcy, bo nie ma co się oszukiwać, że w lidze to wy jesteście zazwyczaj stroną dominującą i to za wami biegają. Tak, tak, oczywiście to widać od razu i jasne, że biegasz, grasz bez piłki praktycznie 90% meczu i później, kiedy ją masz, musisz coś stworzyć i mieć siły dla jakiegoś kontrataku, czy jakąś no, dobrej decyzji. Jest ciężko, trudno, ale no, byliśmy gotowi na to. Mi się wydaje, że pierwszy połowę zagraliśmy mądrze, dobrze, strzeliliśmy bramkę. Ja z takich no, klarowych sytuacji, mi się wydaje, nie miał takich 100%. Szkoda tej drugiej połowy. Po 60 minucie już zostało tak, że oni szli raz, dwa, trzy i jak mówiłem, że dobrze, że taki prezent, czy dwa i teoretycznie jesteśmy w grze, ale wiem, że będzie trudno i możliwe, że ten mecz będzie wyglądał, może być tak samo, ale plus nasz jest taki, że gramy u siebie. A oprócz tego, że gracie u siebie, mógłbyś podać jeszcze jakieś atuty, które by za wami przemawiały w tym dwumeczu? No atuty, no zobaczymy, charakterem jakimś, trochę musimy mieć też szczęście, chociaż dzisiaj oczywiście, że mieli szczęście, ale no jestem pewien, że trochę będzie inaczej to wyglądać za tydzień, bo gramy u siebie i no mogę powiedzieć, że Piastowi łatwo nie będzie, ale wiemy, że Piast jest zdecydowanie faworytem i teraz pozostał faworytem i będziemy walczyć, zobaczymy, uda się, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie ciekawie. Rozegrałeś już tutaj w Gliwicach kilka meczów, czy to w polskiej Ekstraklasie, czy dzisiaj w eliminacjach do Ligi Europy. Nie udało ci się jeszcze ani razu wygrać. Czy te Gliwice tak, są taką twierdzą nie do zdobycia? No tak, możliwe, tak jak pamiętałem. No, przed meczem gadaliśmy, także ja pamiętam, że ani meczu nie wygrałem tutaj. Chociaż zawsze miło tu grać, bo jest taki miły stadion i Piast gra taką dobrą piłkę. I zawsze pamiętam z dobrej strony ten obiekt, tą drużynę i byłem bardzo szczęśliwy, kiedy oni zdobyli mistrzostwo w tamtym sezonie i bardzo, no, bardzo dobra drużyna, stadion i miło mi tu zawsze wracać. A jakie są twoje ogólne wrażenia po tym meczu i w ogóle ucieszyłeś się, że wylosowaliście akurat przeciwnika z Polski, z ligi, no, w której grałeś? To było bardzo dobrze, tak, bo lubię wracać do Polski, to jest mój drugi dom, bardzo dużo związanego jest tutaj ze mną i dalej jest bardzo dużo związanego. Ale no tak, dobrze. Byłem szczęśliwy, tak, ale bardzo myślimy o piłce i jak myślimy o tym, jak pokonać Piast. Czy tak myślisz może kiedyś, albo tak może w marzeniach, czy kiedyś wrócisz do tej naszej ekstraklasy? No, jeszcze w myślach mam, bo za stary jeszcze nie mam, nie jestem. I tak, bo chcę 100 meczów rozegrać w ekstraklasie. Dlatego jestem pewien na 99%, że jeszcze wrócę.